Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Ze mną jest już Pani Sylwia Budasz. Witam serdecznie. Fundacja Szlachetna Paczka. No właśnie, nie wiem, czy jest jeszcze taka osoba, która nie wie, czym zajmuje się Fundacja Szlachetna Paczka, ale może być, może jest, więc może wytłumaczmy, na czym polega Wasza działalność. Generalnie Szlachetna Paczka to program, cały projekt charytatywny, który ma na celu pomoc rodzinom w potrzebie. No ale żeby pomóc rodzinom w potrzebie, nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami, więc angażujemy wolontariuszy i angażujemy darczyńców. I organizatorem całej akcji jest Stowarzyszenie Wiosna, które już od 12 lat właśnie prowadzi projekt Szlachetna Paczka. No właśnie, pomoc przede wszystkim tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Pomoc jest bardzo konkretna i trafiona w potrzeby rodziny. No właśnie, kiedy Pani przygoda się zaczęła ze Szlachetną Paczką? Ile to już trwa? Moja przygoda z paczką zaczęła się 6 lat temu, kiedy po raz pierwszy dostałam taką informację. Słuchaj, jest taki fajny projekt, może chciałabyś utworzyć pierwszy rejon w Poznaniu i wprowadzić projekt w ogóle w województwo. Powiedziałam sobie, fajne wyzwanie, zobaczymy, bardzo lubię pomagać innym, to może po prostu w tym miejscu się odnajdę. No i jak ja to mówię, paczka zaraża i nie można się od niej uwolnić, nie można się z niej wyleczyć. No i tak 6 lat sukcesywnie pomagamy ludziom w potrzebie, rozszerzamy swoją działalność. Zaczynałam jako pierwszy lider w Poznaniu. W tej chwili, w tym roku było 31 rejonów, które działały na terenie całej Wielkopolski. A co daje Pani osobiście angażowanie się w charytatywne akcje? Przede wszystkim ogromna satysfakcja z tego, że swoimi umiejętnościami, swoją osobą mogę pomóc drugiemu człowiekowi. Taki uśmiech drugiej osoby, radość, to dobre słowo, to jest po prostu najlepsza nagroda za cały trud i całą pracę, jaką się włożyło w pomoc. No, przede wszystkim taka ogromna radość z pomagania. No tak, bo w paczce ogromny fan jest z pomagania i tego chcemy się mocno trzymać. No i też bardzo mocny rozwój osobisty, no bo każde spotkanie z człowiekiem zostawia coś w nas, jakiś ślad. No i buduje się to doświadczenie życiowe i to są piękne historie i warto słuchać ludzi. Powiedz proszę, jak znajdujecie osoby, które potrzebują Waszej pomocy? Czy ktoś je zgłasza, czy one same się zgłaszają? Do projektu rodzina nie może zgłosić się sama. Chcemy znaleźć rodziny, które nie mają postaw roszczeniowych, czyli nie uważają, że mnie się należy pomoc i ja będę z tej pomocy żył, tylko takie rodziny dzięki paczce będą miały okazję do tego, żeby zmienić swoje życie i dostać ten impuls do zmiany. Dlatego angażujemy w pomoc wolontariuszy i liderów, którzy to właśnie szukają tych rodzin. Jak my to mówimy, pukamy do drzwi rodzin potrzebujących, a nie odwrotnie. Poprzez różne współprace z ośrodkami pomocy rodzinie, właśnie tego typu instytucją, dalej parafią, a także życzliwym ludziom, sąsiadom. Myślę, że poczta pantoflowa działa bardzo dobrze. I można po prostu zgłosić taką rodzinę. Tylko bardzo ważne jest to, że w kontakcie z instytucją, poprzez instytucja z nami zawiązuje współpracę i przekazuje nam informacje o rodzinach, które faktycznie są w rodzinie potrzebującej, ale to jest jakby pierwszy etap przyłączania rodziny do projektu. A czy robicie jakąś selekcję, czy znajdujecie osoby najbardziej potrzebujące, czy to są właśnie, tak jak Pani powiedziała, konkretne paczki, niekoniecznie dla osób bardzo biednych, ale którym bardzo coś jest potrzebne? To wygląda tak, że lider ma taką bazę adresów rodzin w potrzebie w swoim lokalnym środowisku, bo paczka działa lokalnie. Tam, gdzie jest lider, tam jest paczka. I teraz nasi wolontariusze po specjalnych szkoleniach z tego właśnie, jakie mamy standardy, jak przyłączyć rodzinę do projektu, udają się na takie wywiady. Spotykają się z rodziną, jest to spotkanie około godziny czasu. No i wolontariusz zadaje różne pytania, dowiaduje się, poznaje rodzinę, bo to jest bardzo ważne, że to nie jest taki wywiad środowiskowy, będziemy teraz wypełniać ankietę, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. To jest spotkanie z drugim człowiekiem. Taka mocna uwaga drugiego człowieka. Dociekliwość i ciekawość tego, co on ma w sobie. Mocno wierzymy w to, że każdy człowiek ma ogromny potencjał w sobie, tylko czasem trudno jest mu wyjść ze swojego środowiska, ze swojego, jak ja to mówię, sosu.
I chcemy właśnie takich ludzi dostrzegać i budować w nich to poczucie własnej wartości, że naprawdę są ważni dla nas. I to wolontariusz poprzez spotkanie z tą rodziną, wypełnienie tej ankiety, a także poprzez już te informacje, które pozyskał na szkoleniu, on decyduje, która rodzina jest przyłączona do projektu, a która niestety nie. Więc to wygląda na takiej zasadzie. To, że rodzina jest przyłączona do projektu i jest jakby z nami, to nie znaczy, że dostanie w 100% paczkę. Bo dalej pojawia się nasz darczyńca. I to... No właśnie, darczyńca. Tak. Kim jest darczyńca? I kto może nim zostać? Darczyńcą tak naprawdę może być każdy. Każdy, kto po pierwsze chce pomagać, bo to jest bardzo ważne, a po drugie chce pomagać według naszych standardów. Tak jak wolontariusz, tak i darczyńca ma pewne zadania, określone zadania do tego, żeby przygotować paczkę. Przede wszystkim trzeba rodzinę wybrać z systemu. Czyli musi znaleźć ten czas na to, żeby przejrzeć te opisy rodzin. Rodziny są oczywiście anonimowo opisane. I wybrać tą rodzinę, która najbardziej nas chwyci, nas za serce i pomyślimy sobie, tak, to jest rodzina, której chcę pomóc. I on jest w tym momencie odpowiedzialny za zrobienie paczki dla tej rodziny. Rodzina wtedy znika z bazy danych, więc tak jakby jeden darczyńca, jedna rodzina, jeden na jeden. I jeżeli darczyńca nie wywiąże się ze swojego obowiązku, jaki wziął na siebie wchodząc w system, no to tutaj jest jakby zawiedziona rodzina i brak paczki. Dalej darczyńca ma taki fajny obowiązek znalezienia sobie kolegów, znajomych, przyjaciół do tego, żeby tą paczkę stworzyć. Każda rodzina powiedziała konkretnie, czego potrzebuje. Na przykład uwielbiamy makaron, chcielibyśmy dostać makaron, bo w paczce rodzina znajduje to, czego ona potrzebuje i co lubi. To nie jest dawanie, nie wiem, rodzina nie ma co jeść, to dajmy teraz im kaszę, chociaż tam w tym domu nikt nie lubi kaszy. No to są tacy sami ludzie jak my i mają takie same gusta jak my. To dlaczego nie dać im tego makaronu, który dzieciaki uwielbiają i marzą o tym, żeby w końcu był na obiad. I ten nasz darczyńca, jeżeli znajdzie sobie drużynę do budowania paczki, bo wiadomo, że im dłużej rodzina jest w potrzebie, tym ma większą listę potrzeb. Więc samodzielnie bardzo ciężko jest zorganizować paczkę, przede wszystkim finansowo, bo średni koszt w tym roku paczki to 1700 zł, bardzo dużo. Dlatego darczyńca szuka sobie tych znajomych do robienia paczki. On jest tym organizatorem paczki, musi wyznaczyć kto co kupuje, a może wspólnie wybrać się na zakupy. To jego zadaniem też jest pokazanie, że paczka ma wartość prezentu dla tej rodziny, dlatego trzeba to ładnie opakować, w kokardki, świąteczny papier. To jest prezent, dajemy komuś coś, co sami chcielibyśmy dostać. No i dalej trzeba przywieźć do magazynu, jest określony weekend w grudniu, z reguły to jest drugi weekend grudnia. Kiedy otwieramy magazyny w różnych rejonach, tam gdzie paczka działa, tam jest też magazyn i ten darczyńca ma obowiązek przywiezienia tego prezentu, pięknych paczek, czasami w ilościach ogromniastych, do tego magazynu. I dalej paczką już zajmują się jakby wolontariusze, to oni zawożą ją do rodziny i wspólnie otwierają. To też jest ogromne zaufanie dla darczyńcy, bo my tych paczek nie otwieramy wcześniej. One są otwierane. Czyli nie wiecie tak naprawdę, co tam jest. Nie mamy zielonego pojęcia. Ufamy, że to, co było na liście. I teraz, jeżeli dzieci otwierają te paczki, no to jest najpiękniejszy moment. Chyba najbardziej wzruszający, prawda? Tak, to tutaj muszę się przyznać, że za każdym razem, kiedy jestem u rodziny i otwieramy paczkę, to jest taka dawka emocji, że tylko się nie da utrzymać. No i wtedy ten darczyńca przekazuje bardzo dużą część siebie. To jest takie piękne, że rodziny, które dostają te paczki, to pierwsza myśl bardzo często jest taka, że ale co we mnie jest takiego fajnego, że obcy ludzie, nie dosyć, że przychodzą do mnie i pytają mnie, czego mi potrzeba, to jeszcze znajdują innych obcych ludzi, którzy poświęcają swój czas, energię i jeszcze mnóstwo pieniędzy, żeby zrobić dla mnie rewelacyjny prezent. I tu się zaczyna w ogóle cała zmiana rodziny w potrzebie. No właśnie. I o tej zmianie rodziny w potrzebie będę chciała porozmawiać po przerwie. Także zapraszam na krótką przerwę i wracamy zaraz po niej.